Cześć świat, witam Was na kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy o ultramaratonach rowerowych, a konkretnie o Świrze w Olsztynie i Krwawej Pętli wokół Warszawy. Te dwie imprezy odbyły się w czerwcu. Świr 10 czerwca, Krwawa Pętla 19 czerwca. Ten film podzielę na dwie części. W pierwszej podzielę się moimi wnioskami i przemyśleniami, jak już tak jestem na chłodno po robocie, że tak powiem. Druga część to po prostu odpowiem na Wasze pytania, bo tam na Instagramie kilka pytań się pojawiło. Pojawiły się pytania też na YouTubie. Nie ma tego dużo, ale postaram się Wam właśnie na to odpowiedzieć. I tak może na początek, zaczynając od mojej formy, to do Świra miałem przejechane chyba około 1200 km. Miałem kilka dystansów powyżej 100 km i właśnie kilka takich przejażdżek około 30-35 do 40 km kilka razy w tygodniu sobie robiłem. W formie treningu i skąd takie założenie, że co najmniej 30 km, bo wychodzę z założenia, że mam rower w piwnicy, zanim ja po niego pójdę, wyciągnę to, nie opłaca mi się robić tej całej procedury, tylko jak już jechać, to przejechać co najmniej te 30 km. Także ciężko mi powiedzieć, czy czułem się przygotowany, czy nie, no bo nigdy wcześniej nie jeździłem w żadnych ultramaratonach, także zupełnie nie wiedziałem, czego tam się spodziewać. Na Świrze to założenia były po prostu takie, żeby dosłownie zmieścić się w limicie czasu, czyli w tych 80 godzinach. Dla mnie naprawdę nieistotny był wynik, na którym miejscu dojadę. Zawodników było około 35, z czego chyba 11 się wycofało, więc jakakolwiek rywalizacja po prostu dla mnie nie miała sensu. Chociaż momentami muszę przyznać, że czułem taką presję czasu, że jednak biorę udział w wyścigu, więc jakieś dłuższe przerwy i tak dalej. To raczej nie wchodziło w grę, tylko chciałem jak najwięcej jechać i w nocy spać, w dzień jechać. Jeżeli chodzi o organizację Świra, to oceniam ona bardzo dobrze. To było organizowane przez Velostacja, przez Piotra Groszkowskiego. Moim zdaniem było wszystko ok, takie zaplecze właśnie, bo tam mogłem sobie wziąć prysznic przed startem, bo tam noc spędziłem w samochodzie, także mogłem się odświeżyć. Była kawa, były ciastka, dzień przed odprawą była kolacja. Tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Na 260 km z własnej inicjatywy, jak dobrze pamiętam dane, Halik przygotował taki pit stop, gdzie były konserwy, pieczywo, można było korzystać z tego, jeść. Także to była bardzo, bardzo fajna inicjatywa, także dzięki dane za gościnę, za zimnego lecha. Druga sprawa to trasa. Trasa bardzo zróżnicowana. Na początku było trochę szutru, później oczywiście piasek przepladany z asfaltem, kociołby, jakieś płyty, szpały, stara linia kolejowa, także do wyboru, do koloru. Co dominowało, to jednak było sporo tego szutru i piachu, to chyba było tego najwięcej. No i tego asfaltu też było sporo. I jeżeli ktoś by zapytał, czy to trasa raczej na sztywny rower, czy coś z typu właśnie, jak ja mam, jakieś MTB czy XC, to nie wiem. Jednoznacznie takiej odpowiedzi nie udzielę, ale raczej bym ją jechał jeszcze raz na MTB. Ale na tych piaskach to widziałem właśnie takie cienkie ślady opon, no to dla mnie to było jednoznaczne, że przyjeżdżał tędy gravel, to taki slalomik tam był, nie? Ja jeszcze gdzieniegdzie mogłem w miarę płynnie jechać na tym MTB, ale były fragmenty takie, gdzie naprawdę było ciężko i musiałem schodzić z roweru i po prostu go pchać. A technicznie trasa moim zdaniem nie była trudna, tam nie było jakichś ciężkich, wymagających odcinków. Jedyną trudność to mi sprawił ten odcinek na wysokości Fromborga, tam była taka stara linia kolejowa. To był trudny odcinek, bo był robiony całkowicie po ciemku. Także tam już miałem te latarki, ale jednak inaczej jeździ się w dzień, o czym się przekonałem na Krwawej Pętli, a zupełnie inaczej się jeździ w nocy. Dużą trudność sprawiała sama temperatura, było dużo odcinków właśnie na piasku, tam gdzie nie było drzew, nie było właśnie żadnego cienia, także żar się leje z nieba, no to wtedy człowiek może troszeczkę poprzeklinać w takich sytuacjach, bo to nie jest proste. To jest proste, tak jak już sobie oglądałem ten film przy montażu, jak się siedzi ze szklanką czegoś zimnego do picia, a zupełnie inaczej to wygląda będąc w akcji, w danej sytuacji, tam gdzie musimy się z tym zmierzyć oko w oko, nie? Właśnie z tym, z tym problemem. Także podsumowując, trasa moim zdaniem technicznie nie była trudna, nie było żadnych przepraw przez jakieś rzeki, błota. Na trzeciego dnia trochę zmokłem, ale ja po prostu przez te dwa dni tak się modliłem o ten deszcz, bo było mi tak niemiłosiernie gorąco. No jak widać, wymodliłem, bo właśnie w sobotę zaczął po południu padać deszcz, także udało się. Było bardzo gorąco i gdzie ten deszcz? No i za dwa dni się pojawił. No. Ale właśnie niektóre odcinki na tym dystansie ostatnich 100 km, no to były rzeczywiście takie bardzo piaszczyste. Tam był taki fragment, że przez jakieś, nie wiem, 15-20 km, jak siedzę właśnie pod jakimś przystankiem,
to był jeden z najgorszych fragmentów, gdzie bardzo dużo razy musiałem pchać ten rower. Tam dojechał Wojtek i mówi, że masakra, nie, po prostu. Ale później spadł deszcz, ten piasek nie był już taki sypki. On był trochę, miał bardziej taką konsystencję, taką zbitą, więc trochę lepiej się jechało. Jeżeli chodzi o sprzęt, to moje przemyślenia po świrze są takie, że na przyszłe ultramaratony raczej na pewno zrezygnuję z zestawu do gotowania, bo wiozłem garnki, kartusz, kuchenkę. Tanie bez sensu. Po pierwsze, jak się przekonałem na własnej skórze, to jest taka formuła właśnie spędzania czasu w wyścigu, gdzie zwyczajnie się tego nie chce robić, bo inaczej jak ja się wybieram na taką rekreacyjną przejażdżkę, mam czas, mam swoje tempo i tak dalej, mogę się rozłożyć, sobie coś przygotować do jedzenia. Tutaj zupełnie jest na odwrót. Autentycznie mi się nie chciało tego wyciągać, grzebać, bawić się z tym po prostu. Także zdecydowanie moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest, żeby na bieżąco, jak mam potrzebę, to się zatrzymywać przy sklepach, uzupełniać, jeść i tak dalej. A jak przyjeżdżamy przez jakieś miasteczka i tak dalej, tam gdzie możemy coś zjeść, to ja będę właśnie z takich miejsc korzystał, żeby zjeść normalny obiad, wypić sobie coś dobrego. I to też jest okazja, żeby na chwilę usiąść, bo ten czas, który ja będę musiał przeznaczyć na przygotowanie jakiegoś jedzenia, to też tracę energię w ten sposób, muszę tego pilnować, tutaj po prostu zamawiam. Też różnica w cenie nie jest dużo większa, bo też muszę kupić składniki, prawda, przygotować sobie to jedzenie, a tak jakieś kepsa na szybko można zjeść, cokolwiek. Także moim zdaniem jest to dużo lepsza opcja. Gdybym wiedział, że będę spał w agro, no to też nie wiózłbym ze sobą tej przedniej torby, tam gdzie miałem śpiwór, miałem jakąś bieliznę, koszulki do przebrania, materac z Decathlonu i tam była jeszcze folia NRC, także całość ważyła no trochę ponad 2 kg, więc to by odeszło, odeszłaby sprawa kuchni. Także miałbym ze sobą tylko tobołek, jakąś tam tą parówkę od jackpacka na elektronikę i drugą na żel energetyczny, także no jechałbym całkowicie na lekko wtedy. Kolejna sprawa dotycząca sprzętu jest to oczywiście sprzęt do nagrywania. W tym czasie jeszcze nie miałem kamerki GoPro, ja na nią czekałem, aż ona do mnie przyleci ze Stanów. I bardzo dużym obciążeniem na moje plecy był aparat, który z każdym kilometrem stawał się coraz cięższy. Czy to wisiał na szyi, czy był w plecaczku na plecach. Była to arcy szalenie niewygodna jazda właśnie z tym sprzętem do nagrywania na plecach. Cieszę się, że mam już to GoPro, bo na krwawej pętli no zdecydowanie lepiej. Praktycznie go tej kamerki nie odczuwałem tutaj na klatce piersiowej. Fantastyczna sprawa. Jeżeli chodzi o moje błędy na świrze, to jest na pewno jeden bardzo poważny błąd pierwszego dnia na wysokości Fromborga, kiedy złapał mnie taki bardzo poważny kryzys właśnie przed tymi torami kolejowymi. Chodziło o to, że ja sobie założyłem, że chcę w miarę przyzwoitym czasie dojechać do Fromborga. Sobie włączyłem tracker wtedy niepotrzebnie. Zobaczyłem, że większość zawodników już jest przede mną, już sobie śpi, już odpoczywa. A ja tu muszę jeszcze tyle dymać po prostu i tak się zdemotywowałem w tamtej chwili po prostu, że nie zrealizowałem swojego planu, jakiegoś założenia. Strasznie spadło mi morale. Ale jak to bywa, musiałem wziąć się w garść po prostu i dojechać do tego Fromborga i tam podjąć decyzję, co dalej. Więc to jest taki błąd, z którego wyciągnąłem lekcję na krwawej pętli i będę z tego korzystał na przyszłych ultramaratonach, żeby po prostu nie patrzeć na ten tracker, nie patrzeć, gdzie są inni, tylko patrzeć na siebie, obserwować siebie, co mówi nam organizm, wyciągać z tego odpowiednie wnioski i na bieżąco korygować plan, jeżeli coś nam nie idzie zgodnie z naszymi założeniami. Bo tak może być, że my coś sobie założymy, ale trasa pierwszego dnia może być na tyle trudna, na tyle ciężka, że po prostu tych założeń nie uda nam się zrealizować. A jak się nie uda zrealizować, no to po prostu trzeba wziąć na to poprawkę i troszeczkę zmodyfikować plan i po prostu jechać przed siebie. Drugi bardzo poważny błąd też pierwszego dnia. Zbyt dużo słodyczy wrzuciłem do żołądka przed tymi 60 km, gdzie dojechałem do pierwszego punktu kontrolnego. Tam zamówiłem takie pierogi, których trochę, przyznam szczerze, trochę na siłę jadłem, bo mój żołądek jakby nie przyjmował już więcej pożywienia. Tak mnie, jak to się mówi, mdliło po prostu. Było mi w pewnych momentach niedobrze. Później były te kocie łby do Ornety, także mnie tam wytelepało po drodze. Było mi tak niedobrze, jakiś taki właśnie przesłodzony byłem. Trzecia sprawa, jakie błędy, no to właśnie przez to, że było mi niedobrze, no to też za mało jadłem pierwszego dnia. To też mogło spowodować to, że strasznie spadła mi wtedy energia i morale. To na pewno będzie do poprawy. W zasadzie poprawiłem na krwawej pętli, że bardzo często jadłem
nie żałowałem sobie, także też wyciągnąłem z tego wnioski, chociaż trzeciego dnia też tak naprawdę mało jadłem, ale tam już wiedziałem, że tego dnia będę kończył wyścig, więc powiedzmy mogłem sobie na to pozwolić, żeby już dojechać na metę, żeby już nie tracić czasu na zajeżdżanie do sklepu i tak dalej, bo tam mi zostało około 70 km od momentu, kiedy zaczął padać deszcz. Tam był jeszcze tylko jeden przystanek w sklepie, tam pani zrobiła mi kanapki i w zasadzie na takich dwóch kanapkach przejechałem te 70 km, jakieś tam picie. Chociaż jak padał deszcz, to naprawdę nie odczuwałem tego takiego pragnienia, tak jak w tych słonecznych dniach. Jestem przekonany, że na tych 70 km dosyć mocno się odwodniłem, ale tak jak mówię, już powiedzmy mogłem sobie na to pozwolić, bo wiedziałem, że i tak będę kończył. Jeżeli chodzi o kolejne błędy, to tak jak mówiłem, no niepotrzebnie była zabrana ta kuchnia, ale po prostu jechałem pierwszy raz, nie wiedziałem. Takie rzeczy, które się sprawdziły i było ok. To uważam, że jeżeli chodzi o ubiór, to tak, no spodenki z Decathlon, jakieś tam zwykłe koszulki termo, to są wszystko te rzeczy, które mam na sobie w tej chwili, to są rzeczy ściucha, kupione dosłownie za kilka złotych. Jechałem bez SPD w takich starych, zwykłych butach. Tutaj żadnej filozofii ubiór nie było, miałem tylko jeszcze kurtkę przeciwdeszczową, tą Revolution Race czarną. Jakieś leginsy do spania, których i tak suma summarum nie założyłem. Przez większość czasu tak naprawdę było bardzo gorąco, więc i tak nie było się z czego rozebrać. Dopiero w sobotę, w drugiej połowie dnia spadł ten deszcz, także nałożyłem tylko kurtkę przeciwdeszczową i tyle. Dobrą decyzją było zabranie dwóch bidonów i dopiero na krwawą pętlę dokupiłem taki uchwyt na kierownicę, na butelkę, na jakiś bidon. Także to się fajnie sprawdziło na krwawej pętli, na świrze jeszcze tego nie miałem, a przydałoby się. Na pewno sprawdziły mi się żele energetyczne, które najmniej kilka razy uratowały mi tyłek. Ja byłem do tego sceptycznie nastawiony, ale rzeczywiście w pewnym sensie dają taką moc, taki przypływ energii. Z rowerem nic się nie działo, bo były po serwisie, chociaż tam napęd nie pracował tak jak bym sobie tego życzył. I chyba tyle, jeżeli chodzi o świra. Także, że pierwszego dnia przejechałem około 186, drugiego 197, a trzeciego tam około 170 km. Z czego pierwszy dzień był dla mnie najgorszy, drugiego dnia jechało mi się najlepiej, a trzeci dzień był taki neutralny. Jeszcze wracając do trasy, to ja uważam, że właśnie im więcej takich zaskakujących, mało przewidywalnych momentów, tym lepiej, bo w pierwszej chwili jak jedziemy, no to rzeczywiście jak już jesteśmy w akcji, możemy się denerwować, klnąć pod nosem i tak dalej, że jest ciężko. Ale teraz, tak jak mówię, no spokojnie z mojego punktu widzenia, to była fantastyczna przygoda, tak? To, że mogłem się zmierzyć z tymi piaskami. W pierwszej chwili no taka wściekłość na organizatora, dlaczego on wyznaczył tędy tą trasę. Ale teraz mówię, z tej perspektywy, jak już siedzę sobie na spokojnie, no to jest petarda dla mnie. To jest dla mnie już mega, mega wspomnienie, to już przeszło do historii, także naprawdę, im więcej takich fragmentów, tam gdzie coś się dzieje i tak dalej. Ja wtedy jeszcze nie miałem GoPro, więc no wszystkiego nie mogłem wam pokazać, to też odechciewało mi się nagrywania, wyciągania tego aparatu i tak dalej, po prostu masakra. Kolejna sprawa to zdrowie i usterki. Na świrze, jeżeli chodzi o zdrowie, no to miałem problem ze skurczami. To można zaliczyć do tego błędu, który popełniłem, że jakby nie zadbałem odpowiednią suplementację. I po tych 90 km strasznie wypukało ze mnie magnes. I miałem problem właśnie z prawym udem, że każde takie zgięcie kolana powodowało niesamowity skurcz. Ale na szczęście miałem takie właśnie szoty magnezowe kupione w jakimś sklepie sportowym. To wypiłem chyba 2 albo 3. I jeszcze cofnąłem się do Ornet, do apteki. Tam też kupiłem taki magnes w płynie. Przyjąłem już do końca wyścigu, nie miałem z tym problemu. Usterki w rowerze, no to tam oprócz tej złapanej gumy to nic się nie działo. I teraz przechodząc do drugiego ultra, który się odbył tydzień później, czyli do krwawej pętli wokół Warszawy, 250 km, limit czasu 24 godziny. Był to mój drugi ultramaraton w życiu. Na krwawą nie pojechałem z jakimś grymasem na ustach, mimo że tydzień wcześniej przejechałem tego świra. Czułem, że nie jestem do końca zregenerowany. Trochę bolał mnie tyłek jeszcze po świrze, ale w głębi duszy bardzo się cieszyłem, że jadę ten drugi ultramaraton. Bardzo fajna przygoda. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to na pewno czułem się dużo pewniejszy, stając na starcie krwawej, niż na starcie świra. Bo na świrze drugiego dnia przejechałem, tam zabrakło mi chyba 2 km do 200. Także byłem przekonany, że te 50 km więcej to raczej nie powinien być o jakiś większy problem. I też z bardzo dużym spokojem podszedłem do krwawej. Krwawa pętla to był wyścig o zupełnie innym charakterze, o charakterze bardziej dynamicznym.
gdzie nie wchodziło w grę jechanie z jakimś bardzo dużym obciążeniem. Co prawda miałem to był ten od Jackpacka 17. Tam miałem kilka kanapek, dwie butelki wody albo jakiegoś takiego właśnie Oshi 07. Także płynu na pokładzie miałem dosyć sporo. Jeżeli chodzi o założenia na krwawą pętlę, identyczne jak na świrze, czyli ją przejechać w limicie czasu i nie być ostatnim, bo ostatni gryzł psy. Plan udało się dopiąć, ale gdzieś taki cel w głowie to było 15-16 godzin chciałem być na mecie. Ostatecznie byłem po 19 godzinach, jakoś tak. Krwawa jest organizowana przez koło Ultra, także tutaj do organizacji tak samo jak na świrze, no nie mam żadnych zastrzeżeń. Na setnym kilometrze organizator zadbał o pit stop, tam była woda, ciastka i tak dalej. Bardzo dobre miejsce na jakimś skrzyżowaniu, tam był zaraz po sąsiedzku sklep. Na mecie czekał na nas posiłek, jakiś makaron z kurczakiem i tak dalej, kawa, herbata, także ten bufet był zapewniony. Jeżeli chodzi o trasę krwawej pętli, to tak, moim zdaniem była to trasa zdecydowanie na rower MTB. Było sporo tego piasku praktycznie od samego początku. Wydaje mi się, że większość zawodników, jeżeli by ich zapytać, co było najtrudniejsze na krwawej pętli, jestem przekonany, daję sobie rękę obciąć, że większość odpowiedziałaby, że chodziło o temperaturę i o ten żar, który lał się z nieba. Nie tylko ja się skarżyłem po jakimś czasie na to, że zaczynam się za mocno opalać, że zaczyna piec mnie skóra. Takich objawów nie można bagatelizować, bo później możemy się nabawić oparzeń słonecznych, czego sam mogłem się przekonać. Na drugi dzień miałem taką wysypkę na nogach w tych miejscach, które były najbardziej wystawione na słońce, czyli tutaj kolana, przedramiona. Po prostu musiałem to kremem z jakiegoś aloesu chłodzić sobie, bo strasznie piekła mnie skóra. Jazda rowerem przez kilkanaście godzin w takim żywym słońcu naprawdę nie należy do najłatwiejszych. Momentami na filmie rzeczywiście się żaliłem, bo było ciężko, ale z kim bym nie rozmawiał, to po prostu przeżywaliśmy te chwile w taki sam sposób, ponieważ było to niesamowite obciążenie. I też moim zdaniem ta trasa krwawej technicznie naprawdę nie była wymagająca. Także nie trzeba moim zdaniem mieć dużego doświadczenia, żeby tą trasę przejechać. Większych, wyższych podjazdów też naprawdę nie było. Właśnie sporo było tego piasku, sporo było szutru. Też były odcinki właśnie, gdzie jechało się przez kilkanaście kilometrów asfaltem. Także jazda tym asfaltem w takich warunkach to też nie należała do najprzyjemniejszych, bo po prostu to gorąco tak promieniowało od asfaltu, że było gorzej. Najlepsze odcinki dla mnie były jednak w lesie, tam gdzie była taka droga gruntowa, tam gdzie była wilgoć, po prostu automatycznie kilka stopni mniej było w takim miejscu i tam dało się szybciej jechać. I tak samo krwawą pętlę przejechałem na moim treku Excalibur 7 z dwoma bidonami, a w zasadzie z trzema, bo na kierownicy jeszcze miałem tą torebkę. To się bardzo fajnie sprawdziło, bo tutaj miałem wodę. Dwie butelki jeszcze płynu w tobole. I teraz krwawa pętla błędy, jakie popełniłem. Taka pierwsza myśl, jeżeli chodzi o błędy, to jest nawigacja Wahoo Element Roam. Sytuacja dotyczy ładowania. Ja na postojach nie ładowałem nawigacji, bo byłem przekonany, że na niej dojadę. Po prostu w pewnym momencie zmęczenia już percepcja człowieka się zmienia na tyle, że nie bierzemy pod uwagę różnych kwestii, które wzięlibyśmy, gdy jesteśmy wypoczęci. Także gdzieś po 16-17 godzinach od momentu startu, to już było w nocy, zobaczyłem, że nawigacja mi się wyłączyła. Już wiedziałem, że po prostu padła bateria. Plus tego jest taki, że na własnej skórze przekonałem się, że rzeczywiście to, co mówi producent, to bateria trzyma te 17 godzin. A błędem było to, że nie sprawdziłem, czy jak nawigacja jest po prostu zamontowana na tym uchwycie, czy będę mógł ją ładować podczas jazdy. Okazało się, że nie, że nie ma dojścia po prostu kabelka. I przez jakiś czas musiałem tam po prostu podładować tą nawigację, także jechałem ją, trzymałem w ręku na takim długim kablu. W tamtej sytuacji nie widziałem innego rozwiązania tego problemu, ale Wahoo ma to do siebie, że bardzo szybko się ładuje, także tam po dosłownie pół godziny wpiąłem ją w uchwyt i do końca wyścigu to już mi wystarczyło. Także tamta sytuacja dosyć konkretnie mnie spowolniła, także straciłem jakieś dobre 40 minut. Zanim wyjąłem powerbanka i tak dalej, to było ciemno, latarka i tak dalej. Kolejny błąd przed startem w krwawej pętli to, że nigdy nie jeździłem po nocy. To znaczy gdzieś tam jeździłem, jak już się zaczęło ściemniać i tak dalej, ale chodzi mi bardziej o takie kwestie nawigacyjne, że nigdy tego nie trenowałem, jak się jeździ po nocy i tak dalej. Dobrze, że miałem tu latarkę Armyteka. Ona ma bardzo szeroki kąt świecenia, była umieszczona na kierownicy. Fenomenalnie mi tutaj robiła robotę, oświetlała mi tak drogę, że jestem bardzo wdzięczny Armytekowi za to, że przysłali mi tą latarkę i naprawdę świetnie sobie poradziła. I problem polegał na tym, że Wahoo rzeczywiście sygnalizowało, w którym momencie mam skręcić, ale będąc na danej ścieżce ciężko mi było znaleźć właściwą trasę, którędy mam jechać. Jak mam być szczery, to co najmniej kilkanaście, może z 20 kilka razy
zgubiłem ślad po prostu. Musiałem wracać, musiałem szukać jakiegoś szlaku, którędy ta trasa przebiega i tak dalej. Także było to dosyć uciążliwe. Nie miałem tego przećwiczonego właśnie, tak jak mówiłem, to był błąd, że nie jeździłem wcześniej w nocy. Jazda non-stop te 250 parę kilometrów nie sprawiła mi większego problemu. Bólu tyłka nie odczuwałem. Kwestia modyfikacji w rowerze, czyli wymiana opony na te 2.0. Ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo na szutrach, na asfalcie odczuwam różnicę, że jestem zdecydowanie szybszy. Na piasku może trudniej się jedzie, ale po prostu jak jest bardzo taki sypki piasek, zazwyczaj tak się z nim nie morduję, tylko schodzę z maszyny i po prostu pcham rower, bo szkoda mi energii na takie bardzo szybkie kręcenie. Wymiana mostka zdecydowanie na plus, skróciło to moją pozycję, także nie jestem aż tak mocno pochylony do przodu. Wcześniej miałem mostek 90 mm, teraz mam 45. Ktoś kiedyś w komentarzu mówił, że rower może nie być aż tak sterowny. Naprawdę nie odczuwam różnicy, a wręcz przeciwnie, że mam większą kontrolę jakby nad rowerem. Także to zdecydowanie na plus. Bardzo dobra decyzja była z zakupem nawigacji Wahoo Element Roam. Także tutaj podziękowania się należą przede wszystkim Krzyśkowi. Polecił mi tą nawigację. Krzysiek sam jeździ na Garminie, ale właśnie jego syn Krzysiek Junior jeździ na tej nawigacji, także tutaj do Krzyśka mam naprawdę bardzo duże zaufanie, jeżeli chodzi o elektronikę i stwierdziłem, jeżeli syn Krzyśka jeździ na tej nawigacji, to musi być dobra, także już nie traciłem czasu na szukanie opinii i recenzji w internecie, także dzięki Krzysiek za poradę. Tutaj w tej kwestii utwierdził mnie Tomek ze sklepu na ścieżce.pl, któremu również dziękuję za to, że mnie utwierdził w tym przekonaniu, że ta nawigacja będzie jednak najlepsza na moje potrzeby. I sklep Tomka zdecydowanie mogę polecić, bo widać, że zna się na rzeczy. No i w porządku, tutaj wydaje mi się, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, chociaż na te tematy to naprawdę można bardzo dużo czasu poświęcić i gadać bez końca. Dobra, teraz pomału przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Bushcraft, ekipa się pyta, czy miałeś na te trasy wyznaczony jakiś określony czas, który masz je pokonać. Na Świra to było 80 godzin, na te 550 km limit czasu, na Krwawą Pętlę doba, czyli 24 godziny. Ewelina pyta, co ile była pauza na siku przy takich dystansach? W nawiasie się serio pytam. Cześć Ewelina, już odpowiadam. Ciężko mi tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, co ile mniej więcej były przerwy. Na początku pierwszego dnia to rzeczywiście te przerwy były dosyć często, bo na starcie bardzo rzetelnie, bardzo konkretnie się nawodniłem. Chociaż później te przerwy też były spowodowane tym po prostu taką zwykłą potrzebą zatrzymania się i zejścia na chwilę z siodełka, rozprostowania, przy okazji może wysikania. Ale przyjmijmy, że no, co kilka godzin. Ciężko mi tak sobie przypomnieć konkretnie co ile. Na pewno musimy się martwić o to, że jeżeli przez kilka godzin nie oddajemy tego moczu, no to już jest poważny problem, że już jesteśmy dosyć mocno odwodnieni, także trzeba o to zadbać. Przy okazji obserwować kolor naszego moczu, bo z niego możemy odczytać tak naprawdę bardzo dużo. Jeżeli jest taki intensywny, żółty, pomarańczowy kolor, to już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo mocno odwodnieni. I to był dla mnie sygnał po prostu, jeżeli dochodziło do takiej sytuacji, to zdecydowanie więcej tej wody piłem po drodze, żeby wyregulować w miarę możliwości ten poziom nawodnienia organizmu, ale tak co kilka godzin, nie wiem, co dwie, co trzy godziny, a bywało, że i rzadziej po prostu. A Popo pyta, co byś zmienił przy kolejnym ultra, albo czego ci brakowało, chodzi o rzeczy fizyczne. To tak jak mówiłem wcześniej, raczej zrezygnuję właśnie z tego zestawu do gotowania. To było zbędne, niepotrzebnie to wiozłem. Będę chciał dokupić taki kabelek kątowy do ładowania nawigacji, ale to po prostu w trakcie mi to wyszło w wyścigu, wcześniej tego nie sprawdziłem, a po prostu to nie było dla mnie takie oczywiste. Na pewno będę chciał zmienić na Wschód 1400, zainwestuję w lepsze spodenki z jakąś porządniejszą wkładką, bo jednak tutaj już mówimy o dystansie 1400 km, także komfort to jest bagatelna sprawa. I być może pójdę w system SPD, bo słyszałem, że dużo dobrego to daje. Adam pyta, jak się do nich przygotować, ile czasu, jak przygotować rower. Ja to robiłem w taki sposób, że jeździłem po prostu ile mogłem, na ile pozwalał mi czas, także te kilka razy w tygodniu wychodziłem na rower z założeniem, że co najmniej te 30 km podczas takiego treningu muszę przejechać. To naprawdę dużo mi dało, w miarę regularna jazda utwardza tyłek, także przekonałem się o tym na Świrze, że jednak ten tyłek jest coraz twardszy i że mogę jeździć coraz większe dystanse bez tego dyskomfortu, chociaż tam przy 500 którymś kilometrze, no siłą rzeczy już tyłek zacząłem odczuwać. Ile czasu mamy się na to przygotować? No,
tyle, ile tego czasu mamy, ile możemy przeznaczyć na trening. Wiadomo, im więcej, tym lepiej. Zacząłem coś tam kręcić na początku wiosny, także jak mówiłem, miałem przejechane tylko około 1200 km, także to nie jest jakoś specjalnie dużo, a jednak jak się okazało, wystarczająco, żeby przejechać Świra czy Krwawą. Także im więcej jeździmy, tym lepiej dla nas, w miarę regularnie. I też nie miałem żadnego planu treningowego, żadnej diety, po prostu według swojego uznania, prawda? I jak przygotować rower? Ja go po prostu oddałem do serwisu, ja się nie znam na tym, ja jestem lewy, jeżeli chodzi o taką konserwację roweru. Oponę sobie wymienię, jakieś tam rzeczy podstawowe zrobię, ale głównie chodziło mi o to, żeby napęd był sprawny, ogólnie żeby pojechać ze sprawnym rowerem, bo to jest podstawowa sprawa. Na pewno musimy mieć oświetlenie na rowerze, oświetlenie do jazdy dziennej, do jazdy nocnej, jakaś mocna latarka, lampka tylna. Chodzi głównie o nasze bezpieczeństwo, wychodzę z założenia, jak jadę na rowerze. Ja muszę być widoczny, muszę być bezpieczny, nie chcę wrócić do domu. Kolejna sprawa do przygotowania roweru, musimy mieć zestaw naprawczy, jakiś multitool, łyżki do zdejmowania opony, spinki do łańcucha, miałem płatki do klejenia dętki, jakiś smart do łańcucha, skuwacz, takie podstawowe rzeczy. I Bartek pyta, sprzęt, żywienie w trakcie ultra, czy dało się zasnąć po jeździe? Ja może zacznę od końca. To, czy dało się zasnąć po jeździe? Zdecydowanie tak, jednak jak jestem zmęczony, to śpię jak dziecko, zasypiam, nie mam problemu ze spaniem, gorzej ze wstawaniem jest wtedy. Żywienie podczas ultra to zdecydowanie to się opierało na zatrzymywaniu się przy sklepach. Także różne rzeczy jadłem, od drożdżówek, jakieś jogurty pitne, banany oczywiście, kabanosy, bardzo dużo wody, jakieś piwa 0%, radlerki, także to też dobrze mi wchodzi, szczególnie gdy jest gorąco, to chce mi się coś takiego wypić. Zdecydowanie w jakichś miasteczkach to się opieram na gotowym jedzeniu, czyli jakieś tam restauracje, jakieś kebaby i tak dalej, tak żeby coś na szybko zjeść, żeby nie tracić tego czasu na samodzielne przygotowanie posiłku, tylko po prostu w tym czasie, kiedy posiłek jest przygotowywany dla nas, to mogę w tym czasie odpocząć czy się przespać, jak to się zdarzyło w Wicbarku Warmińskim na Świrze, po prostu zasnąłem na 20 minut na stole, Wojtek mnie obudził, to już było jedzenie, także w taki sposób wykorzystałem tą pauzę. Sprzęt, no to jest bardzo ogólne pytanie, czy sprzęt właśnie, który wiozłem ze sobą na rowerze, czy rower. Jeżeli pytasz o rower, no to tutaj wszystko było ok, poza napędem to nie było do niego zastrzeżeń, te drobne modyfikacje typu mostek, opony i tak dalej, to dużo zrobiły, ta pozycja jest wygodniejsza. Jeżeli pytasz o sprzęt taki, który mi towarzyszył, czyli sprzęt do biwakowania, jest to na ogół sprawdzony sprzęt, bo ja z niego na biwakach korzystam regularnie, ale w tym przypadku po prostu z niego nie korzystałem, bo spałem w agro, więc równie dobrze mógłbym z niego wtedy zrezygnować i też byłoby dobrze. Arek pyta, ile miałeś awarii, czy dotyczyły tylko opon, czy też były jeszcze jakieś przygody. Przy okazji może zrobić filmik, jak dbasz o rower, plus krótka instrukcja do radzenia sobie z awaryjnymi sytuacjami na drodze. Tak, awaria dotyczyła tylko opony właśnie na Świrze. Nic się więcej nie działo. No może zrobię kiedyś taki filmik właśnie, jak tam dbam o rower. Michał pyta, liczyłeś może w kaloriach, ile spaliłeś mniej więcej i ile wrzuciłeś w trakcie wyścigów? Nie mam pojęcia, ile kalorii spaliłem, ale wydaje mi się, że bardzo dużo. A ile dorzuciłem do organizmu, to wydaje mi się, że za mało. Bo zapotrzebowanie organizmu było ogromne na obu wyścigach. Przez to, że jest to wyścig, to po prostu czasami się nie pamięta o tej regularności i tak dalej. Także czasami można przeoczyć moment, w którym powinniśmy zjeść czy się napić. Marcin Piotrowski pyta, wkładki w butach, ustawienie siodełka, kąt pochylenia, jak dobrana wysokość itp. Z tym się zgodzę, że jednak ten komfort jest szalenie ważny. Tak jak mówiłem, jechałem w jakichś zwykłych takich butach, już nawet tutaj mi się dziury porobiły, ale dwa ultramaratony w nich przejechałem. Ustawienie siodełka było takie, że maksymalnie je przesunąłem jeszcze do kierownicy, także to był zakres takiej regulacji, więc z tego skorzystałem. Skróciłem mostek, także tutaj przybliżyłem tą kierownicę do siebie. Kąt pochylenia to powiem Ci szczerze, nie wiem. Jest standardowe, po prostu to siodełko przesunąłem do przodu. A jeżeli chodzi o dobór wysokości, to po prostu usiadłem na rowerze i ta noga, która była opuszczona, ta jakby w tej pozycji dolnej, to ustawiłem to tak, żeby ta noga nie była oczywiście do końca wyprostowana, tylko żeby tak delikatnie tutaj się zachował pewien kąt. I dla mnie jest to ustawienie takie bardzo intuicyjne. Na pewno nie jest to profesjonalne, na żadnym bike fittingu nie byłem, a bardzo bym chciał z czegoś takiego skorzystać, może w przyszłości. Na pewno w przyszłości przy nowym rowerze, jak już będę miał rower taki naprawdę szyty na miarę, no to
to na pewno z bike fittingu skorzystam. Tutaj na razie wszystko robiłem sam, amatorsko. Daniel pyta, jak samopoczucie po zmianie mostka, nadal planuję zmianę roweru. Po zmianie mostka naprawdę na plus, także te 4,5 cm różnicy zrobiło robotę. A jeżeli chodzi o zmianę roweru, to może nie tyle co zmianę, ale może w przyszłości, jak budżet pozwoli, to kupiłbym drugi rower. Tak, żeby mieć dwa, MTB i na przykład gravela, żeby mieć po prostu taką możliwość wyboru. Jeżeli trasa będzie wymagała roweru bardziej sportowego, bardziej takiego XC MTB, to żeby móc skorzystać na przykład z tego treka, jeżeli będzie więcej szutru, asfaltu i tak dalej, to żeby była możliwość po prostu pojechania na gravelu. Ponury Dziadyga ma pytanie odnośnie Wahoo. Z jakiej aplikacji z mapami korzystałeś dodatkowo? W sensie parowałeś na przykład komo z aplikacją Wahoo i rzucałeś ślad na licznik? Pytam, bo korzystam z takiego rozwiązania. Zastanawiam się, czy jest sens wykupować dodatkowe mapy do Komoot, czy wystarczy to, co ta aplikacja oferuje w darmowej wersji. Nie, z Komoota tutaj nie korzystałem. Jedynie wrzucałem ślad na Ride with GPS i to tyle. Stamtąd po prostu był import do aplikacji, do Wahoo, do urządzenia i to tyle. Tutaj jeszcze z innymi aplikacjami się nie bawiłem i chyba na razie nie planuję. To, co mam, to mi chyba wystarczy. W porządku, odpowiedziałem na wszystkie Wasze pytania, jakie się pojawiły. Nie było tych pytań dużo. Także podsumowując, to był mój debiut, jeżeli chodzi o ultramaratony. Jestem szalenie zadowolony, że właśnie udało się je ukończyć i że podjąłem tą decyzję właśnie tak rzutem na taśmę, że zapisałem się na tego świra. To była bardzo dobra decyzja i zdecydowanie potwierdza się to, co mówi większość zawodników, że na ultramaratonach trzeba bardzo uważać, ponieważ one bardzo wciągają. Niedawno był świr, a tak naprawdę mam ochotę już na kolejny ultramaraton. Mimo świadomości tego zmęczenia, tych po prostu ciężkich chwil, kryzysów i tak dalej, w jakiś sposób to ciągnie człowieka, żeby pojechać na kolejny ultra. Czy takie imprezy są dla każdego? Zdecydowanie nie. Ale uważam, kto może, kto czuje się na siłach, kto ma zdrowie, kto ma rower, po prostu wybrać się na to i tak parafrazując taką piosenkę, po prostu przeżyj to sam. Dużo można mówić na ten temat, kręcić filmiki, pokazywać i tak dalej, ale każdy na swój sposób przeżywa właśnie udział w takich ultramaratonach. Jedni sobie radzą z tymi kryzysami, jedni nie, jedni rezygnują, jedni cisną do końca, zaciskają zęby, także to są różne charaktery, różne osobowości, różna filozofia panuje na tego typu imprezach. Zupełnie, każdy ma zupełnie inną strategię, inną taktykę. Jedni jadą na czas, jedni jadą bardziej rekreacyjnie. Co człowiek, to inna filozofia jazdy po prostu. Dopiero startując na takich imprezach można poczuć właśnie tą adrenalinę przed startem. To, że po prostu bierzemy udział w jakiejś rywalizacji. To, że nagrodą będzie medal na końcu. No i dobra, nie przedłużając, bo tak mam wrażenie, że ten odcinek będzie bardzo długi. To będzie na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie ultra, to zadawajcie proszę w komentarzach, bo mogłem coś pominąć, czegoś nie dopowiedzieć. Ja się będę żegnał z Wami z tego miejsca. Oczywiście, jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja mam jeszcze trochę czasu, żeby się bardziej przygotować na wschód 1400. Także dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, ramy. Cześć.